Witamy Państwa po przerwie w programie Galaktyka Pomerania. Nasz program realizowany jest z Centrum Handlowego Galaxy, a jest już z nami nasz kolejny gość. Pani profesor Aneta Zelek ze Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat rekrutacji do szkół. Jak wiemy, zbliża się czas matur, czas zdawania na studia. Którą uczelnię wybrać, do której można zdawać? Dzisiaj się dowiemy, jak rekrutacja wygląda w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu. Zacznijmy może od tego, jak wiele jest kierunków, na co mogą zdawać studenci. Oferujemy 5 kierunków studiów. Zasadniczo i tradycyjnie najstarszym u nas kierunkiem są studia na kierunku ekonomia. Dołożyliśmy do tego zarządzanie, socjologia, informatyka i hit informatyczny, specjalność grafika komputerowa oraz logistyka. Proszę powiedzieć, czy są to wszystko studia jednolite, czy jednak jest to ten już nowy system boloński, studia rozbite na pierwszy stopień i drugi stopień. We wszystkich 5 wymienionych kierunkach prowadzimy studia na pierwszym stopniu, co przypomnę, kończymy dyplomem licencjata bądź inżyniera, a dodatkowo jeszcze oferujemy studia na drugim stopniu po to, żeby ukończyć magisterium i to oferta na kierunku ekonomia. Proszę powiedzieć, kiedy zacznie się rekrutacja, bo wiemy, że już, ja już sam słyszałem, że część z maturzystów już ma wszystkie egzaminy za sobą. Jak to teraz wygląda? Kiedy najwcześniej będzie można złożyć te papiery? Nasze drzwi są już otwarte, a my w pełnej gotowości, żeby zaprosić kandydatów na przyszły rok akademicki i nasza rekrutacja trwa bez przerwy od teraz przez całe wakacje, w zasadzie do ostatnich dni września. Jak wiemy, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu jest szkołą, która się liczy w Europie jako oddział edukacyjny. Proszę powiedzieć, jak wiele osób, które dostały się na pierwszy stopień, na kierunki studiów wymarzone, jak wiele z tych osób pozostało na studiach do końca, jaka jest selekcja? Tak naprawdę musimy się pochwalić dość wysokim odsetkiem ukończonych. Te rezygnacje, no czasami wymuszone przez po prostu brak efektów nauczania, nie przekraczają u nas 10%. To jest zasługa nie samych studentów, to jest również zasługa tego, że tworzymy tak partnerski system kształcenia, w którym w razie kłopotów naprawdę studentów mobilizujemy do większych wysiłków. Więc nie więcej niż 10% tak zwanych rezygnacji. A w który z kierunków, które Pani wymieniła, jest najpopularniejszym? Jak zwykle, najpopularniejsza pozostaje ekonomia, choć w ostatnich 2 latach akademickich zauważamy zwiększone zainteresowanie studiami na informatyce. Nie dziwi mnie to, bo i wymogi rynku pracy są takie, a ponieważ nasza uczelnia stworzyła bardzo atrakcyjne specjalności, między innymi specjalność grafika komputerowa, wymarzony zawód dzisiaj dla wielu młodych ludzi, którzy nie widzą swojej przyszłości, powiedzmy, w sektorze bankowym, ale z pewnością sprawdzą się w sektorze dotcomów czy firm internetowych. Więc ja bym powiedziała, że informatyka konkuruje dzisiaj bardzo skutecznie z ekonomią, ale nadal wielkim zainteresowaniem cieszą się studia w dziedzinie zarządzania, bowiem dają bardzo solidne wykształcenie i przygotowanie do zawodów menedżerskich. Może jeszcze tylko wspomnijmy o tym, jaką maturę trzeba posiadać, jakie przedmioty trzeba zdawać na maturze, aby móc rekrutować się do szkoły. Tutaj nasza uczelnia okazuje się być bardzo elastyczna i naprawdę nie stawiamy żadnych rygorystycznych wymogów. Wystarczy mieć maturę zdaną zgodnie z własnym wyborem przedmiotów. Szczególną uwagę jednak w postępowaniu rekrutacyjnym zwracamy uwagę na wyniki z języka obcego, dlatego że Zachodniopomorska Szkoła Biznesu lata temu już postawiła na solidne kształcenie językowe, stąd absolwent naszej uczelni opuszcza uczelnię z certyfikatem na bardzo wysokim poziomie znajomości języka angielskiego, w tym języka profesjonalnego, biznesowego. Zatem większe szanse mają kandydaci, którzy mogą się popisać doskonałą znajomością języka obcego. No właśnie, że już o językach mówimy, to jak już taki szczęśliwy jest, dostanie się do Was na studia. Dosyć popularne ostatnio jest studiowanie za granicą, są programy europejskie typu Erasmus. Czy Wasza uczelnia również oferuje tego typu wymiany?
Jak najbardziej. Nasza uczelnia nie tylko proponuje studentom możliwość tak zwanej mobilności studenckiej, czyli wykorzystania szans erasmusowych na studia w obcych uczelniach za granicą, ale również my sami stworzyliśmy taką międzynarodową społeczność i można u nas podjąć studia w języku angielskim. To są studia w zakresie biznesu międzynarodowego, gdzie przygotowujemy kadry dla obsługi globalnego biznesu. I u nas na sali wykładowej znajdziecie Państwo ponad 19 narodowości studentów, nawet z tak egzotycznych z naszego punktu widzenia krajów, jak kraje azjatyckie, Indie, Nepal, Bangladesz, czy kraje z Afryki, Gambia, a nawet Ameryka Południowa, bo mieliśmy studenta z Brazylii. Zatem zapraszam, bo to niesamowita przygoda. Można przez cały okres swoich studiów studiować w międzynarodowym środowisku, poznając w ten sposób inne kultury. No i oczywiście wyjazdy w ramach wymiany erasmusowskiej to jest naprawdę nie do przecenienia w życiorysie młodego człowieka. No właśnie ta rzesza zagranicznych studentów jest dość imponująca, ale Pani także wcześniej wspominała o tym, że u Państwa można studiować w języku obcym. Tak, i właśnie wspomniane przeze mnie specjalność zarządzanie w biznesie międzynarodowym to jest specjalnie utworzony program studiów, który od pierwszego do ostatniego dnia studiów odbywa się w języku angielskim. Udało nam się zrealizować takie ambitne przedsięwzięcie dzięki temu, że nasza kadra akademicka posługuje się językiem angielskim, ale dodatkowo korzystamy z naszych partnerskich układów z innymi uczelniami, stąd na salach wykładowych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu znajdziecie Państwo również profesorów, wykładowców z Anglii, Holandii, Niemiec niemal na co dzień. I przez ten efekt współpracy udaje nam się robić faktycznie międzynarodowe studia dla międzynarodowej grupy studentów, wykłady prowadzone przez międzynarodową kadrę akademicką. Czy testuje ten dok studiów w języku angielskim, to jest ten popularnie zwany MBA? Nie, to skrót IBS. Z kolei jeśli mówimy o MBA rozwinięcie, Master of Business Administration, to są studia na poziomie podyplomowym, a więc jest to oferta kierowana dla osób, które już posiadają wykształcenie wyższe i to są studia bardzo prestiżowe, bardzo elitarne, ponieważ jest to... Właśnie przepraszam Pani, jeszcze kiedyś mówiła o tym, że to jest aż 25 kierunków. 25 kierunków studiów podyplomowych, które dają ludziom z wykształceniem wyższym dodatkowe kwalifikacje zawodowe, zaczynając od takich jak bezpieczeństwo i higiena pracy przez zarządzanie finansami, zarządzanie w Unii Europejskiej, zarządzanie zasobami ludzkimi i kończąc na właśnie najbardziej elitarnym programie kształcenia MBA. Ta elitarność wynika z tego, że jest to dyplom, który jest rozpoznawalny na całym świecie i nieważne, czy posiadacz tego dyplomu będzie aplikował do pracy w koncernie Coca-Cola, czy w niedużej firmie, powiedzmy w Polsce, ten dyplom jest rozpoznawalny i daje najwyższe możliwe kwalifikacje kadrom kierowniczym. Stąd cieszy się tak sporym powodzeniem, a jeśli dodam jeszcze do tego, że nasza uczelnia zadbała o dodatkowe finansowanie z funduszy unijnych i dzisiaj mamy niesamowitą okazję studiować w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, uiszczając tylko niewielką część czesnego, resztę czesnego fundusze europejskie załatwiają. Wracając jeszcze na chwilę do międzynarodowych studiów, do tych studentów wszystkich, których tutaj Pani określiła mianem, że jest to egzotyka dla nas, te wszystkie kraje, z których pochodzą, to jest egzotyka. A czy w takim razie oni w ten sam sposób patrzą na Szczecin i na Polskę jako na egzotykę? Faktycznie. Szczególnie pierwsze dni po przyjeździe tu do nas, do Polski i do Szczecina, często wydają się być naszym studentom naprawdę trudnym okresem, okresem adaptacyjnym. I nie chodzi mi tylko o to, że są tacy wyjątkowi ze względu często na kolor skóry, ale chodzi również mi o to, że dzieli nas wiele różnic kulturowych i to jedna z korzyści studiowania u nas w tym zespole, ponieważ możemy rozpoznać inne kultury, będąc tutaj na miejscu. Proszę powiedzieć, czy także to, że studenci zagraniczni studiują u nas, czy to jest również ten wyznacznik elitarności szkoły? Zdecydowanie tak, proszę Państwa, i oczywiście przesadą byłoby, gdybym powiedziała, że Zachodniopomorska Szkoła Biznesu dąży do tego, żeby być takim Cambridge Pomorza Zachodniego, ale z pewnością w dłuższej perspektywie udowodnimy,
dzwonimy, bo udowadniamy to już 18 lat, że to jest właściwe nasze miejsce, ale nie jesteśmy uczelnią o skali lokalnej. Jesteśmy zdecydowanie uczelnią o skali międzynarodowej i z pewnością aspiracjach międzynarodowych. A czy żeby skorzystać, tutaj powiedziała Pani o tych dofinansowanych studiach przez Unię Europejską, żeby skorzystać z takich studiów, trzeba spełnić jakieś określone warunki? W niektórych programach studiów rzeczywiście tak. Jeżeli chcemy skorzystać z funduszy unijnych na bardzo kosztownych zresztą studiach MBA, trzeba udowodnić, że jest się pracownikiem firmy, czyli jest się osobą aktywną zawodową. Z kolei, żeby skorzystać z dopłaty doczesnego na studiach na pierwszym stopniu, kierunek zarządzanie, nie mamy specjalnych rygorów. Wystarczy deklaracja studenta, że chce podjąć takie studia i chce korzystać z dofinansowania. I dodatkowo pragnę wspomnieć jeszcze również o jednym ułatwieniu, które ma związek z XXI wiekiem. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu rozwinęła na niebywałą w Polsce skalę studia w trybie e-learning, czyli tak zwane studia odbywające się przez internet. Proszę mi wierzyć, że nasi studenci dzisiaj mieszkają w Dublinie, Londynie, Berlinie, a studiują w Szczecinie, no właśnie dzięki temu, że my spotykamy się dzisiaj w wirtualnym świecie. Właśnie może pozostańmy chwilę przy tym temacie. Jeszcze w jaki sposób wyglądają takie studia? Zawsze mnie to zastanawiało, czy takie studiowanie e-mailowe, jeśli tak to można nazwać, daje pożądane efekty. Efekty. Zapewniam panią redaktor, że tak, choć muszę zadać kłam temu, że to są studia przy użyciu e-maila. To jest bardzo profesjonalna platforma internetowa, na której zalogowany student zdobywa wszystkie możliwe materiały dydaktyczne, opracowane w bardzo nowoczesnej formie, animacje, multimedia, a często nawet filmy wideo z żywym wykładowcą w trakcie jego wykładu. Taki student zatem podejmuje we własnym spokojnym trybie wysiłek, uczy się tego i spotyka się przynajmniej raz w tygodniu na tak zwanym specjalnym czacie lub wideoczacie, mamy dwie formy, ze swoim wykładowcą, żeby przedyskutować swoje problemy. No oczywiście czekają też studenta do wykonania określone zadania w określonych terminach, co niesamowicie motywuje, dając naprawdę ten pozytywny efekt. No właśnie, a czy tutaj w tej formie studiowania mamy do czynienia z takimi klasycznymi sprawdzianami, kolokwiami, właśnie, czy egzaminami? Tak, oczywiście egzaminy są i to nie. Ale czy także są elektroniczne? Zdarza się system egzaminowania elektronicznego, wcale nie taki łatwy. Wydawałoby się, że mogę siedzieć z podręcznikiem i jakoś sobie poradzę. Zwykle przyznajemy na wykonanie takiego egzaminu limit czasu. System wyłączy po 30 minutach taki test egzaminacyjny i co więcej, i dajemy określony termin na wykonania, więc umawiamy się, że egzamin jest dostępny w internecie danego dnia o danej godzinie i będzie uruchomiony przez pół godziny. Proszę mi wierzyć, że niełatwo w takich warunkach ściągać. Tu trzeba naprawdę wykazać się reaktywnością odpowiedzi na pytania. A czy konieczny jest w takim razie w ogóle w toku takich studiów fizyczny, osobisty kontakt z wykładowcą, z uczelnią? Tak, to już wymogi, które tak naprawdę nie są naszym uczelnianym wymysłem, to wymogi ministerialne. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodziło się na te formy studiów pod jednym warunkiem, że student pojawi się na tak zwane sesje zaliczeniowe i egzaminacyjne w ławce szkolnej, a więc fizycznie pojawi się. Zgodziliśmy się na taki układ i próbujemy połączyć ten semestr samodzielnego studiowania jednak z weryfikacją wiedzy w szkole. W ten sposób dajemy gwarancję tego, że to jest rzetelne wykształcenie, a dyplom ukończenia studiów w trybie e-learning niczym nie różni się od dyplomu ukończenia studiów stacjonarnych czy niestacjonarnych. Czyli ktoś, kto sobie pomyśli, że zrobi sobie studia internetowe, będzie miał łatwiej, a okazuje się, że wcale tak nie jest. To jest pozornie łatwiej i to jest złudna nadzieja, że to jest łatwe przejście przez proces studiowania. Ja nawet bym powiedziała, że to, co robimy, to jest próba zwalczenia tego błędnego stereotypu. Nam, Polakom, kształcenie przez internet kojarzy się z takim korespondencyjnym trybem, tak? I ma negatywne konotacje. Tak, dostajemy taśmy magnetofonowe z nagraniem. Nie, i nieprawda, proszę Państwa, w naszym systemie trzeba się niemało napracować, żeby osiągnąć ten efekt, który jest oczekiwany, ale to się opłaca. Ja może jeszcze tylko zapytam, czy studiowanie przez internet jest dostępne na każdym
każdym poziomie studiowania, czy to tylko obejmuje studia podyplomowe, czy nie, także pierwszy i drugi stopień studiów i wybrane kierunki studiów podyplomowych, szczególnie te związane z profilami informatycznymi, są dostępne przez internet. Wypada mi tylko zaprosić Państwa i widzów pod bardzo wyjątkowy adres www.zpsbszczecin.pl. No ja niestety, jak się dowiedziałem, że nie jest łatwo, to ja się chyba nie wybieram. Wycofuje się pan redaktor. Ja wolę łatwo przez życie przejść. Jednak zachęcamy wszystkich ludzi, którzy chcieliby podwyższyć swoje wykształcenie. Właśnie, zapraszamy wszystkich maturzystów, a także osoby, które chcą się dokształcać. Właśnie tak. Dziękujemy pani bardzo serdecznie. Dziękuję. Naszym gościem była pani profesor Aneta Zelek z Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Dziękujemy serdecznie za rozmowę i oczywiście zapraszamy wszystkich do Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Dziękujemy. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy pani bardzo serdecznie. Dziękuję. Ale pozostanie